Piesi rowerzyści i motorowerzyści. To im poświęcona została 28. Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie. Hasłem konferencji było bezpieczeństwo ucznia naszym wspólnym celem. Spotykamy się po raz 18. podczas naszej konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwo ucznia naszym celem. Spotykamy się w gronie dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, którzy mają do czynienia z młodzieżą, z dziećmi w szkołach. Chcemy, aby podczas tych spotkań zaprezentować podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chcemy, aby młode osoby zostały przygotowane prawidłowo do tego ruchu drogowego, żeby na naszych drogach nie zdarzały się sytuacje, tragedie, w których młodzi, przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu, jakimi oni są, czyli piesi, rowerzyści, motorowerzyści, bo pamiętajmy, że na prawo jazdy jeszcze jest za wcześnie dla tych osób, ale żeby ta niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego nie ponosiła tragedii na polskich drogach. Próbujemy i działamy, aby zmienić tą niekorzystną statystykę dla pieszych, bo to pieszy przede wszystkim cierpi. Dość powiedzieć, że w 2015 roku na terenie powiatu tarnowskiego na 24 ofiary śmiertelne, aż 15 to byli właśnie piesi. W 2016 roku ta statystyka ofiar pieszych wygląda nieco lepiej, bo mamy dotychczas za 10 miesięcy 6 ofiar śmiertelnych wśród pieszych, no niemniej jednak jest to 6 ofiar śmiertelnych za dużo. Gościem specjalnym spotkania był Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, czyli ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiem kilka słów na temat przepisu, który już w Polsce obowiązuje od 2 lat, a który zobowiązuje pieszych do noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego w nocy poza obszarem zabudowanym, gdy pieszy nie ma możliwości korzystania z drogi. Cieszę się bardzo, że ten przepis jest coraz bardziej popularny, że nie jest już traktowany jako nakaz, obowiązek, nie jest traktowany przez pryzmat tylko kar, bo za to grozi mandat karny w wysokości 100 zł. My ten przepis traktujemy coraz bardziej zdroworozsądkowo, no i z pomocą idą nam także kreatorzy mody, projektanci, producenci obuwia sportowego, odzieży wierzchniej, i taki pieszy często nieświadomie nosi elementy odblaskowe, które są wkomponowane w odzież, w obuwie sportowe, i dzięki temu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Wiele mówi się również o tym, że niebawem wejdą w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące pieszych. Oznacza to, że wkrótce pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, zanim wejdzie na pasy. Na pewno jest to przepis budzący wiele wątpliwości, wiele kontrowersji, ale na pewno zmierzający do tego, aby to bezpieczeństwo pieszych poprawić, i wszystko, co zmierza do poprawy bezpieczeństwa pieszych, no, musi być przez nas popierane i akceptowane, i przede wszystkim ten cel, który ma być osiągnięty, no, uświęca środki. Byłem, jestem i będę zawsze zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego że takie rozwiązanie doprowadziłoby do tego, że organizatorzy ruchu, inżynierowie musieliby dokonać głębokiej, wszechstronnej ilustracji stanu oznakowania pionowego, poziomego w okolicach newralgicznych miejsc, w okolicach bardzo szczególnie bezpiecznych skrzyżowań. Zniknęłyby przejścia bez sygnalizacji świetlnej, które są zlokalizowane na odcinkach międzywęzłowych, na drogach o 2-3 pasach ruchu, o dużym natężeniu ruchu, powyżej 600-800 pojazdów przejeżdżających w ciągu godziny, a niestety takie przejścia są. Proszę zobaczyć, że ta propozycja nie jest pozbawiona sensu, dlatego że znakomita większość kursantów, tych, którzy uczą się jeździć pod okiem doświadczonego instruktora nauki jazdy w trakcie szkolenia, bądź też kandydatów na kierowców w trakcie zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy, zatrzymuje się przed każdym wyznaczonym przejściem dla pieszych, widząc oczekującego, bądź też dochodzącego do zebry pieszego, i to nie ma znaczenia, czy to się dzieje z lewej, czy też z prawej strony. Polska od lat jest jednym z najbardziej niebezpiecznych dla pieszych krajów Europy. Na naszych drogach ginie co roku ponad 1000 niechronionych uczestników ruchu. Policja i eksperci apelują, aby dla własnego bezpieczeństwa pamiętać o elementach odblaskowych.
Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza po dwóch wyjazdowych porażkach w Krakowie i Gliwicach powracają na swój stadion. Ich najbliższym rywalem będzie ekipa Korony Kielce. To drużyna zajmująca obecnie ostatnie miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Piłkarze prowadzeni przez trenera Czesława Michniewicza spadli na czwartą pozycję. W najbliższym meczu będą chcieli przerwać tę niekorzystną serię porażek. Spędziłem 6 lat, przepięknie 6 lat i dobrze się czułem w tym klubu i no zobaczymy, to będzie trudne spotkanie na pewno. Korona jest w lekkim kryzysie, ale pokazali w ostatnim meczu z Legią, że potrafią grać piłkę i nawet w pewnym momencie lepiej się prezentowali od przeciwnika, dopóki grali w 11 na 11. Niestety nie mieli szczęścia, bo zawodnik wykluczony i później im się ciężko grało i przegrali. No to teraz jest czas, żeby się zmierzyć Termalicy z Koroną Kielce i na pewno spodziewamy się ciężkiego meczu. Myślę, że będzie ważną rolą środek pola. Jeżeli nam się uda zdominować w środku pola, to myślę, że uda nam się rozstrzygnąć ten mecz na naszą korzyść. Początek sobotniego spotkania na stadionie w Niecieczy o godzinie 15:30. Druga drużyna Wisły Kraków będzie najbliższym rywalem ekipy MUK z 18-11 Unia Tarnów w ramach trzecioligowych rozgrywek. W poprzednim spotkaniu tarnowianie pokonali lidera tabeli krakowski Uniwersytet Rolniczy 91-86 na hali Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie-Mościcach. Teraz na koszykarzy MUKS-u czeka kolejny rywal z Krakowa. Mam kolejną przyjemność zaprosić Państwa na mecz koszykówki trzeciej ligi, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 6 listopada o godzinie 17:00 w MDS-ie, czyli Miejskim Domu Sportu w Mościcach. Jak już mówiłem, najbliższa niedziela, godzina 17:00, zespół MUK z 18-11 Tarnów zmierzy się z kolejnym zespołem, czyli Wisłą Kraków 2. Dodam jeszcze, że dwa tygodnie temu zespół nasz pokonał lidera grupy trzeciej ligi, a więc kolejne spotkanie to kolejne wyzwanie dla naszych chłopców i mam nadzieję, że również zakończy się powodzeniem. Gorąco, serdecznie Państwa zapraszam na kolejny mecz koszykówki. W tabeli Wisła jest na czwartym miejscu. Tarnowianie zajmują siódmą pozycję, jednak mają rozegrane dwa mecze mniej niż Wiślacy. Początek spotkania na hali Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie-Mościcach o godzinie 17:00. Nowym zawodnikiem drużyny żużlowej Unitarnów został Jakub Jamruk. Wychowanek jaskółek w poprzednich latach reprezentował barwy Orła Łódź w pierwszoligowych rozgrywkach. Jamruk wcześniej jeździł w Tarnowie w latach 2009-2013. Był członkiem złotej drużyny w 2012 roku, kiedy Unia Tarnów zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski. W minionym sezonie Jamruk miał 12. średnią biegopunktową w najpolskiej lidze żużlowej. Przypomnijmy, że z drużyny odszedł kapitan Janusz Kołodziej i Leon Madsen. Do ekipy prowadzonej przez trenera Pawła Barana mogą dołączyć tacy zawodnicy jak Artur Czaja, Patryk Hugard czy Artur Mroczka. Na ten moment starty w biało-niebieskich barwach potwierdzili już Kenneth Bier i Mikkel Michelsen.